Stało się nieszczęśliwe tak, że w 2013 roku było zdarzenie, które nie chciałbym tu komentować, ale pomogłem koledze z kola, pojechałem na polowania z nim, potrzebował zwierzyny dla chorej matki, ale to chodzi o to, że tu koleżeństwo, bo tu chodzi o to, że trzeba zawsze pomagać, a z tej pomocy mojej wyszło tak, że ja jeszcze byłem oskarżony o pomocnictwo i kusownictwo, chcieli mnie oskarżyć kusownictwo. 2 lata sprawa ta trwała, skończyło się to tym, że kolega był oskarżony o artykuł 52 i 2 lata w zawieszeniu, a ja byłem oskarżony o artykuł 276, to pomocnictwo w przewłaszczeniu mienia państwowego i dostałem 3 lata w zawieszeniu, dlatego że przy okazji jeszcze miałem jedną sprawę związaną z NFZ-em, gdzie przyznałem się też do winy, bo to była rzeczywiście częściowo moja wina, nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji. To jest sprawa gospodarcza, ale na podstawie tej sprawy sędzina mi jeszcze rok dodała. W tym okazuje się, że nie wyciągając broni z samochodu, w ogóle nie używając broni, ja byłem oskarżony, prawie byłem oskarżony o kusownictwo i jeszcze dostałem 3 lata, bo kolega dostał 2, ja 3. No to fajne, ale chodzi o to, że według tych sprawach, decyzję administracyjną cofnęli mi pozwolenie na broń. Ta decyzja administracyjna nastąpiła gdzieś w listopadzie 2015 roku, z tego względu, że te sprawy się toczyły, jedna skończona była, druga jeszcze się toczyła i policja się nie kwapiła. Oni praktycznie, ja rok polowałem jeszcze jako dywizowiec, polowałem, bo byłem zawieszonym członkiem PZL w tym czasie, ale jako dywizowiec polowałem, używając broni myśliwskiej wydanej w Polsce, bo miałem tę broń jeszcze, posiadałem tą broń. I po prostu polowałem jako dywizowiec, bo toczyła się sprawa przeciwko mnie związana z łowiectwem i byłem zawieszony w PZL od 13 roku do 15 roku, 2 lata byłem zawieszony jako członek w prawach członka. Nie? Także zobaczcie, jaka ciekawa historia. I teraz cofając mi decyzję administracyjną broń w 15 roku, praktycznie, i co ciekawe, że w tym samym roku, 15 listopadzie, dostałem pismo z zarządu okręgowego, że jestem odwieszony w prawach, to znaczy już mogę polować, no ale niestety pozbyłem się broni. Także i tak nie polowałem. Od 13 roku praktycznie nie poluję. Regularnie tam były takie jakieś próby polowania dywizowego, wykupywałem voucher, polowałem, tak jak wspominałem. Ale od 16 roku odnowimy swoje dokumenty na Ukrainie, dlatego że na Ukrainie wydają się dokumenty raz na 3 lata. I te dokumenty związane z pozwoleniem na broń. To znaczy, dostałem pozwolenia na broń ukraińskie, pozwolenia na broń, które pozwala mi przemieszczać się, no i praktycznie polować w Polsce też jako dywizowcu, bo mogłem tą broń sprowadzić do Polski, ale zrobiłem jedno zapytanie, kilka zapytań u kolegów i okazało się, że jest coś takiego, że jest pismo z Komendy Głównej Policji, które było skierowane do naszej koleżanki, która prowadzi biuro dywizowe i w tym piśmie wyraźnie pisze. To pismo było 11 marca 2014 roku skierowane do tej pani, która zadała pytania, czy myśliwi zagraniczni mogą polować w Polsce, użyczając broń od polskich myśliwych. Praktycznie taka praktyka jest stosowana, bo bardzo dużo biur dywizowych korzysta z tego. Znaczy, przejeżdżają myśliwi bez broni, polują tu z broni pożyczonej przez biuro polowań. No i tu pisze, wyraźnie pisze w tym piśmie Komendy Głównej Policji z 11 marca 2014, że powyższy przepis ma, mówimy o artykułu 28, powyższy przepis ma zastosowanie do wszystkich osób posiadających pozwolenia na broń palną do celów łowieckich i nie zawiera zakazu użyczenia broni obcokrajowcom biorącym udział w legalnych polowaniach na terenie Polski. Jedynym warunkiem dokonania użyczenia jest posiadania przez obcokrajowca ważnego dokumentu potwierdzającego posiadania przez niego pozwolenia na broń palną do celów łowieckich. I takim dokumentem jest mój dokument, moje pozwolenie na broń, którym ja się legitymuję. To pozwolenie na broń było przetłumaczone na język polski. I na podstawie tego pozwolenia ja zrobiłem sobie umowy użyczenia broni, bo tu pisze dalej też ta komenda
policji pisze główna, że dobrze by było, ponadto, choć nie jest to wymóg sformułowany wyżej przywołanej ustawie, w takich przypadkach wskazane byłoby zawarcie przez zainteresowanych umowy użyczenia na piśmie. I taką umowę użyczenia na piśmie ja stworzyłem, ale dalej pisze, że gdy myśliwy użyczający i myśliwy obcokrajowiec biorący udział w tym samym polowaniu, w tym samym miejscu, niepotrzebne tej umowy. No to rzeczywiście, jeżeli polują zbiorowo w jednym miejscu, to tej umowy się nie spisuje. I na podstawie tego pisma ja zawarłem umowę użyczenia broni, legitymują się pozwoleniem na broń palną, myśliwską i sportową na Ukrainie. Teraz, żebym być jeszcze pewniejszym siebie, dalszym moim krokiem było, mówię, dobra, bo ja dostałem takie zarzuty, nie zarzuty, że niestety w Polsce nie ma precedensu. To pismo było skierowane do biura polowań, a pan Isarek jest inną osobą. No to ja występuję do Ministerstwa Sprawiedliwości, do Departamentu Legislacyjno-Prawnego, piszę pismo, gdzie zwracam się z prośbą o wyjaśnienie takiej sytuacji. Bo uważam, że nie jestem pewien do końca, bo tu było napisane praktycznie zapytania związane z obywatelami Unii Europejskiej. A ja napisałem pismo, gdzie zwróciłem się z prośbą o wyjaśnienie, czy jaka sytuacja będzie w momencie, kiedy to jest obcokrajowiec nie z Unii Europejskiej. Zobaczcie, to jest pismo, które skierowane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i później pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości. Dwa pisma poszło jednocześnie i to było napisane tak. Chciałbym zadać pytania związane z użyczeniem broni myśliwskiej lub broni sportowej obcokrajowcom przyjeżdżającym lub przebywającym w Polsce, którzy mają pozwolenia na broń palną do celów łowieckich lub sportowych w swoim kraju, niezależnie czy to są kraje Unii Europejskiej, amerykańskie, afrykańskie lub kraje byłego Związku Radzieckiego. I to zapytanie poszło do Ministerstwa Sprawiedliwości i później oni to przysłali do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Bo dlatego dostałem takie pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości, to jest oryginał pisma, zobaczcie. I to było datowane 5 października. Oni napisali, że oni nie robią takich świadczeń, nie robią tłumaczeń prawa dla osób prywatnych i napisali mi, że ta sprawa idzie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych już miało też to pismo i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wysłało to pismo do Komendy Głównej Policji. Komenda Główna Policji w swoim piśmie z 10 listopada 2016 roku, to jest to pismo, pisze wyraźnie, że artykuł 28 ustawy stanowi, iż broń odpowiedzialnością celu łowieckim i broń odpowiedzialnością celu sportowym oraz amunicję do takiej broni można użyczyć osobom posiadającym pozwolenia na broń wydane w celach łowieckich lub sportowych. W naszej ocenie oraz na podstawie wieloletniej praktyki stosowanej w tym zakresie tak sformułowany przepis nie ogranicza możliwości użyczenia broni wyłącznie pomiędzy osobami posiadającymi pozwolenia na broń wydane na podstawie cytowanej ustawy. To znaczy nie wyłącza tylko tych, które w tej ustawie cytowane. Zatem o ile obywatel innego państwa posiada pozwolenia na broń potwierdzające jego uprawnienia do posiadania broni myśliwskiej lub broni sportowej, to dopuszczalne będzie użyczenia mu broni odpowiednio przez innego myśliwego lub sportowca. Przy czym użyczenia jakiekolwiek nie wynika to wprost z przepisu, powinno mieć formę pisemną z wyjątkiem sytuacji, gdy obie zainteresowane strony przebywają w jednym miejscu i w tym samym czasie. Panowie, to jest powtórzenie z tej samej prawie 14 roku. Prawie to samo, tylko tu jeszcze dodatkowo jest o broni sportowej. Bo w piśmie do pani Katarzyny nie było napisane o broni sportowej, a tu jeszcze, bo ja pisałem jako nie tylko myśliwy, ale sportowiec, dlatego że prowadzę międzynarodowy klub strzelecki Astra. Do mnie przyjeżdżają sportowcy z zagranicy, na przykład z Ukrainy, z Białorusi, z Rosji przyjeżdżają.
no to czemu ja nie mogę użyczyć, czy polski myśliwy nie może użyczyć tej broni i pojechać, niech jedzie ten sportowiec później dalej, poszczela po Polsce, poszczela i wraca i odda tą broń za jakiś czas, podpisze umowę użyczenia. Logicznie, logicznie, bardzo logicznie. No i na tym to było wielkie rzeczywiście przeżycie, bo to pismo potwierdziło jeszcze raz, że ja mogę tą broń użyczać. Na podstawie tego pisma, tego drugiego i na podstawie tego pierwszego pisma, koledzy z koła Sokół 117 Mroczy wystawili mi pozwolenie na pozyskanie zwierzyny, to znaczy odszedł w cudzysłowie i ja polowałem indywidualnie, polowałem zbiorowo, nawet udało się mi być królem polowania na polowaniu hubertowskim w kole Sokół 117, szczeliną dwa dziki i zająca. No, to bardzo bolało tych naszych kolegów, widocznie tych dobrodziei, a mianowicie tego kolegę, który kiedyś u mnie pracował, to jest taki Kazimierz W., który był milicjant i pisze wszędzie donosy, no i napisał donos na mnie, to jest ten donos, datowany 28 grudnia, podpisał się tu, że ja polował na różnych polowaniach, na zającach byłem w Kłodawie, na zających strzeliłem 7 zajęce, byłem królem polowania, bardzo się cieszę i dziękuję kolegom za to polowania, które mnie zaprosili, ale też, że ja strzelałem na pucharze lata w Opolu, że ja strzelałem na swoim Astra Skoraczewo, że strzelałem na międzynarodowych zawodach lekarzy, też strzelałem, tak, wygrałem te zawody, kolejne zawody mistrzostwa lekarzy, i tak dalej. I to, i że narusza to przepisy, że pani nic pan nie pożycza tą broń, że ona przyjęła tą broń po mnie, jak to tak może być? Może być, bo to moja kochana kobieta, która przyjęła. Komu ja mam tą broń oddać? Policji czy belemu milicjantowi, który myślał, że on będzie woził broń i za to dostawał jeszcze pieniądze ode mnie? Nie. Chodzi o to, że on napisał ten donos i na podstawie tego donosu prokuratura w Nakle nie wszczela postępowania, bo prokuratura w Nakle czyta bardzo dobrze przepisy i bardzo się cieszę, że są tacy prokuratorzy u nas w kraju, którzy bardzo dobrze czytają przepisy. To tak samo jak prokurator w Szubinie w 2003 roku bardzo dobrze przeczytał ten przepis i prokuratura napisała, że tego postępowania nie wszczyna z tego względu, że nie widzi tam cech przestępstwa, że pisma z 2014 roku i pisma z 2016 roku są zadowalające i pozwalające panu Isarykowi użyczać broń na podstawie pozwolenia ukraińskiego. No ale koledzy dobrodzieje z naszego zarządu okręgowego i właśnie pod kierownictwem tego pana Kazimierza W., który bardzo mocno był zaangażowany w to, żeby mnie, jak to się mówi, ukochać, to napisali pismo do Komendy Głównej Policji, jeszcze jedno pismo napisali z zapytaniem, czy rzeczywiście ja, jako osoba karana, mogę użyczać tą broń, czy rzeczywiście mogę polować. I mało tego, do tego się dołączył jeszcze rzecznik dyscyplinarny i Komenda Główna Policji, ja trochę przeskakuję, ale jeszcze w międzyczasie ja zwróciłem się do Komendy Głównej Policji, bo widziałem, że oni szykują takie pismo i ja też chciałem ich wyprzedzić i napisałem równolegle prawie z nimi pismo z zapytaniem, czy ja jako osoba karana, i tu pisało tak, w związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o rozstrzygnięcie przedmiotowego przypadku w oparciu o aktualne akty prawne, czy ja jako osoba karana za przestępstwa nie mające związku z bronią i amunicją i nie mające aktualnego osoba, która nie ma aktualnego pozwolenia na posiadanie broni palnej do celów łowieckich i sportowych w Polsce, jednakże mając aktualne pozwolenia na broń palną do celów łowieckich lub sportowych na Ukrainie, mogę być biorcą użyczenia broni palnej do celów łowieckich lub sportowych na podstawie artykułu 28. Jeżeli nie, to bardzo proszę o podanie podstaw prawnych. I zobaczcie, co się dzieje. To pismo było wysłane do Komendy Głównej Policji 14 grudnia 2016 roku. I Komenda Główna Policji bardzo szybko mnie odpowiada, bo oni już mieli, widocznie, że nie dostali od nich, od Polskiego Związku Łowieckiego, ale bardzo szybko mi odpowiada i odpowiada w ten sposób, że
ja, okazuje się, muszę mieć pozwolenia konsula, nie? No to jest dziwne. Jeszcze coś nowego. Zaraz, sekundę. Pozwolenia konsula, które jest najważniejszym dokumentem według tej pani prawnik. O, to jest to pismo. Zobaczcie, 21 grudnia pismo. To znaczy, pierwsze pismo ja dostałem 10 listopada, które mnie pozwala użyczać broń. To było praktycznie pismo do mnie skierowane, pierwsze, a to drugie pismo do mnie skierowane jest, proszę Państwa, 21 grudnia. I to pisze na to moje zapytanie 14 grudnia. Zobaczcie, 14, 21, dosyć szybko odpowiadają. I oni piszą, że w odpowiedź na Pana pismo z 14 grudnia dotyczące możliwości użyczenia broni przez cudzoziemca z kraju niebędącego państwem członkowskim Unii, informujemy. I oni cytują praktycznie tę ustawę broni i amunicji, artykuł 42, gdzie pisze, że można włożyć broń z pozwolenia konsula, to ja wszystko wiem, i ilość amunicji i do 30 dni, to wszystko wiadomo. I pisze, że, ale tu już dodają swoje do ustawy, bo ustawa o broni i amunicji o tym nie mówi, ale oni dodają swoje. Reasumując, wyłącznie cudzoziemiec legitymujący się zaświadczeniem, wyżej wymienionym zaświadczeniem, które wydaje konsul, który zastępuje pozwolenia na broń lub wydanym w Polsce pozwoleniem na broń, jest uprawniony do użyczenia broni zgodnie z artykułem 28. Zobaczcie, jest to pismo niby korzystne dla mnie, bo oni piszą, że jedynym dokumentem, którym, na podstawie którego ja mogę użyczać broń w Polsce, to jest zaświadczenie konsula. No to teraz ja musiałbym jeździć co 30 dni do Ukrainy, pisać konsulowi pismo, płacić 60 euro, dostawać takie zaświadczenia, bo konsul nie ma podstawy mnie tego zaświadczenia nie wystawić, nie wozić nawet broni z sobą z Ukrainy, a po prostu przywieźć to zaświadczenie i pokazać to zaświadczenie. I na podstawie tego zaświadczenia ja mogę być biorcą użyczenia. Zobaczcie, jaki absurd. Gdzie to pisze w ustawie? Nie ma tego w ustawie. Ustawa nie przewiduje takiej sytuacji. Ona nie przewiduje, ona rozszerza. Artykuł 28 jest rozszerzony. Jeżeli by w artykule 28 pisało, że ogranicza to tylko dla, nie dotyczy to obcokrajowców, nie dotyczy to osób wydanych pozwolenia za granicą, tego nie pisze, panowie. A włożenie broni i wywożenie broni reguluje się ustawą, to jest artykuł 42, ale to jest odrębna sprawa, co ma piernik do wiatraka. Jak my możemy tu porównywać włożenie i wywożenie broni z użyczeniem broni, nie wyjeżdżając z kraju? Ja jestem praktycznie tu rezydentem polskim, ja znajduję się na terenie kraju powyżej 300 dni w roku, jestem rezydentem polskim. Ja nie mam czasu jeździć na Ukrainę z powrotem, załatwiać te formalności. To dlaczego ja nie mogę wykorzystać artykuł 28 i być biorcą użyczenia broni? Ja tego nie rozumiem. To jest Komenda Główna Policji, podpisała się pani naczelnik Wydziału Nadzoru nad Specjalnymi Uzbrojeniami i tak dalej, Biura Prawnego, pani Katarzyna. Proszę pana, co jest drugie pismo do mnie, a trzecie w ogólne, informacyjne. A trzecie pismo jest bardzo ciekawe, bo trzecie pismo dostali PZL na swoje zapytanie. I oni dostali taką odpowiedź. I to było czwarte pismo praktycznie z Komendy Głównej, które ja dostałem już w aktach prokuratorskich, bo ja nie miałem tego dostępu do tego pisma. I to pismo było napisane 4 stycznia 2017 roku, gdzie pisze to do pana Sylwestra Domka, przewodniczącego zarządu. Podpisuje się pani jakaś tam radca prawna, biura prawnego. I ona pisze, że tu w ogóle nie ma możliwości, że ona nie widzi możliwości, żebym ja posiadał broń, będąc osobą karaną, chociaż nie podpiera się żadnymi artykułami. Bo tylko jedyny artykuł jest w ustawie o broni, który mówi o tym, że osobie karanej cofa się pozwolenia na broń, ale nie ma zakazu posiadania broni, będąc biorcą użyczenia. Nie ma czegoś takiego napisane. To jest tak samo jak z tymi kierowcami. Kierowca popełnił wykroczenia, zabrali mu prawo jazdy w Polsce, ale on jeździ na prawo jazdy, które ma amerykańskie, albo kanadyjskie, albo rosyjskie. A jeżeli jest postanowienie sądu, jeżeli jest decyzja sądu, że osoba nie ma prawa poruszać się po terenie Polski samochodami, pojazdami, to wtedy on nie ma prawa wykorzystać żadnego pozwolenia. W danym moim przypadku jest bardzo podobna sytuacja, bo mnie zabrali pozwolenia na broń wydane w Polsce, ale nikt mnie nie zakazał
z polskich organów posiadać broń na zasadzie użyczenia i posiadać broń na zasadzie pozwolenia ukraińskiego. Nie ma czegoś takiego w ustawie. Ustawa tego nie przewidziała i to nie jest wina moja. I tak jak pisze profesor Filar w swojej wypowiedzi jeszcze w 2003 roku, że pisze, że nieprecyzja prawa nie może obarczać obywatela. Nie może obarczać obywatela. Jeszcze prawo jest nie sprecyzowane i nie do końca opisane, to ja nie mogę za to ponosić konsekwencji. Ja zadaję pytania do prokuratury generalnej, ja zadaję pytania do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ja zadaję pytania do Komendy Głównej, gdzie Komenda Główna wydaje 4 różnych powiedzmy opinii, to jak ja mam postępować? Jak ma postępować obywatel? I zobaczcie, co napisał Związek Łowiecki do mnie na podstawie tego pisma, które dostali od radczyni prawnej, bo to pismo od radczyni prawnej, ono praktycznie jest tylko jej, powiedzmy, albo opinią. I na podstawie tej opinii zarząd okręgowy zakazuje mi polowania w całym kraju. Zakazuje, pisze, że w świetle powyższego kolega, będąc członkiem Polskiego Związku Łowieckiego, nie ma uprawnień do wykonania polowań na zwierzynę łowną na terytorium Rzeczypospolitej przy użyciu myśliwskiej broni palnej. Proszę bardzo, no jak to tak można wziąć po prostu na podstawie takiego jakiegoś tam pisma z komendy policji, które oni sobie wybrali, bo moje pismo jest pozytywne, to pismo jest dla mnie negatywne, ale oni sobie wybrali pismo PZL, które im pasuje i teraz do tego się włącza jeszcze dyscyplinarny. I co robi rzecznik? Rzecznik dyscyplinarny na podstawie tego pisma tej pani pisze donos praktycznie do prokuratury, ale już nie do Nakla, bo do Nakla 2 razy się zwracali, Nakło odrzuciło to. Pierwszy raz i drugi raz odrzuciło, prokuratura Nakla nie wszczęła postępowania w ogóle. No to oni piszą pismo do prokuratury w Tucholi. Szukają sobie prokuratury, która im to sprawę pociągnie, jak to się mówi. No i pociągnęli. I teraz skończyło się to wszystko pociągnięcie tym, że ja dostaję zawiadomienie o przesłanie aktu oskarżenia. Dostałem zawiadomienie to 30 maja, że jestem oskarżony o artykuł 263, paragraf 2 o nielegalne użyczenia broni, posiadania broni. Proszę bardzo, czym to się kończy? I co najciekawe, że prokuratura w Tucholi dostała to zawiadomienie, zobaczcie, to jest zawiadomienie od rzecznika dyscyplinarnego Polskiego Związku Łowieckiego w Bydgoszczy. Dużo to pisem różnych z kół łowieckich, mianowicie z mojego koła kochanego Złoty Róg, gdzie bardzo mnie tam szanują koledzy i piszą różne bzdury na mnie. I koło 46 Sokół, tam gdzie jestem niemacierzysty, też tam prezes koła, nawet na zbiorowe polowania wigilijne mnie nie zaprosili, bo powiedzieli, że ja nie mam prawa polować. Natomiast ja byłem i na wigilijnym polowaniu, i na hubertowskim byłem w kole Sokół 117. Zobaczcie, co się dzieje. Sokół 117 daje mi odszał, daje mi pozwolenia polować i zbiorowo, i ten zapraszają mnie do innych kół. Byłem w Kłodawie na polowaniu na zającach, ale moje macierzyste koło numer 6, Złoty Róg, nie, w żadnym wypadku. Jak to tak? Isarek jest przestępca. Isarekowie zabrali broń, a on będzie z nami polował? Nie, koledzy, ja z wami nie będę polował. Ja nie chcę z wami polować. Dziękuję wam za wasze koleżeństwo. Ja znajdę koło, gdzie ja będę polował, gdzie będę szanowany. 10-krotny mistrzostwo okręgu dla was nie jest zasługa. 2-krotny mistrzostwo Polski dla was nie jest zasługa. Dla was w ogóle nie jest żadna zasługa kolegi, który poświęcił pół swojego życia łowieckiego dla koła, a teraz wy robicie wszystko, żebym ja nie polował. Nie polował nie tylko w waszym kole, a nie polował w ogóle w Polsce. I wy do tego dążyliście i doszliście i teraz zrobiliście ze mnie przestępcę, zrobiliście ze mnie kusownika, bandyty i w ogóle człowieka, który nie może nawet pożyczyć broni na szczenicy. To jest wielkie nieporozumienie. Ja wam powiem, że po prostu takie uderzenia, które dostałem od tego swojego koła łowieckiego numer 6, to ja nie oczekiwałem po prostu takiego traktowania. A wiemy, dlaczego to tak jest. Wiemy dlatego, bo tam sprawa z tymi kaczkami, dzikami i tak dalej, to było też i później zrobiliście z nas jakieś
nie był, a był też i przewodniczący Komisji Strzeleckiej i był strzelcem dobrym w kole, to też wyrzucili i z kola, i z PZL tego człowieka. Mnie zawiesiliście, dobiliście się swojego, zrobiliście, rozbili tą drużynę. Nie ma drużyny strzeleckiej w Złotym Rogu i nigdy nie będzie takiej drużyny. Nigdy, dlatego że tam trzeba bardzo dużo środków, bardzo dużo starań. My tyle lat strzelaliśmy, żeby być na samym wysokim poziomie w okręgu 10-krotnie. Ale to wszystko zawdzięczając temu koleżeństwu i teraz PZL robi i dobije jeszcze gwoźdź do trumny. Ja po tych latach już bardzo mocno psychicznie jestem, ale naprawdę już czasami nie wytrzymuję, bo te sprawy się toczą, różne sprawy. I z tym Danielem, później teraz z tą Szczenicą, zamykali mnie Szczenicę, też ten Kazimierz W. pisze wszędzie, on pracował u mnie 4 lata, teraz on pisze, że ja tam naruszam wszystkie prawa, przepisy, to są odrębna sprawa. I tu jeszcze Polski Związek Łowiecki, zamiast tego, żeby mnie podtrzymać w jakiś sposób, ja zwracałem się do Polskiego Związku, do Zarządu Okręgowego, ja prosiłem, że ja nie chcę polować, ja chcę tylko strzelać. Wy zabraliście mnie możliwość uczestnictwa w zawodach. Mistrzowie Polski zabraliście możliwość. Czy wy macie sumienie? Polamaliście mnie psychicznie, teraz chcecie, żebym ja występował za ten okręg? W życiu.